Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Maciej. Cześć. Co ty za sprzęt tu przyprowadziłeś? No mamy minikoparkę w wersji kabinowej i bezkabinowej. Może wyjdę? Zapraszam cię. Bezkabinowa, kabinowa i tylko ta różnica między tymi koparkami. Nic więcej tutaj się nie różni. Nie, nie, nie ma tutaj jakichś tak różnic zarówno w specyfikacji tych koparek. Po prostu mamy dołożone oszklenie i całą zamkniętą kabinę. Ewentualnie mamy wentylator, radio i ogrzewanie w tej kabinie. Radio, zwróciłem uwagę, jest na bogato, bo jest z Bluetooth, jest no takie lepsze, że tak powiem. Testowaliśmy radio, można też użyć go jako zestaw głośnomówiący, można puścić muzykę przez to radio, czyli tak jak mówisz, no full opcja. Ale nie o samym wyposażeniu dzisiaj, ogólnie o koparkach. To jest dobry pomysł na biznes, Maciej. Taka kopareczka nie jest aż super droga. Można zrobić małą inwestycję w firmie i dodatkowo rozszerzyć jakieś swoje ramię, nie? Jak najbardziej. Można poszukać sobie jakiegoś projektu, w którym można wystartować, zakupić taki sprzęt. No właśnie, są jakieś dofinansowania, takie rolnicze, pozarolnicze? W tej chwili, jeżeli chodzi o meliorację, mamy taki program, w którym możemy wystartować. Chodzi o pogłębianie jakichś dużych cieków wodnych. Okay, czyszczenie rowów, coś dokładnie takiego? Tak. I jedną z takich maszyn wiodących w tym programie, z tego co wiem, jest koparka. Mhm. Dla kogo w ogóle proponujesz koparki? Mniejsze firmy, większe firmy? Myślę, że każdy się odnajdzie w tym sprzęcie, się w tym nie? odnajdzie, bo to jest sprzęt, który możemy użyć zarówno w takich miejscach, gdzie trudno dostępnych, do jakichś takich prac związanych z kopaniem rowów czy jakichś pogłębień. Jaką masę ma ta koparka? W wersji kabinowej masa będzie nieco wyższa, bo ona będzie oscylowała w granicach 2000 kg, natomiast w wersji bezkabinową mamy 1800 kg. Czyli tą koparką damy radę wjeżdżać na jakieś chodniki? Myślę, że tak, że to nie będzie jakiś tam kłopot. No, chyba, że coś świeżo jest zrobione, no to wtedy zawsze uważnie się obchodzić z tym, po czym będziemy jeździć tą koparką. Maciej, jeden z ważniejszych przyrządów, czyli wysięgnik. Przejdźmy do tego tematu. W zasadzie podzielmy to na wysięgnik i ramię kopiące. W wysięgniku te węże są pochowane wewnątrz korpusu. No, bezpieczeństwo przede wszystkim. Mamy dodaną też lampę tutaj roboczą, zabezpieczoną tutaj kratką, taką zabezpieczającą. Fajnie tutaj takie szczegóły, ale nawet zakończenie jest tutaj zrobione, żeby te węże ci gdzieś nie przecierały. Tak. Ale tych wyjść hydraulicznych jest tutaj całkiem sporo. Tak, mamy. Do czego one służą? To mogą służyć na przykład do wiertnicy, czy do jakiegoś młota napędzanego. Czyli jakieś stałe zasilanie też może tak, być, wydatek. Jak najbardziej. Mamy to złącze hydrauliczne po lewej i po prawej stronie koparki. Idąc dalej mamy łyżki, czyli do dyspozycji klienta mamy w zasadzie standardowe trzy łyżki, 30, 50 i metrówkę, skarpówkę, to jak tu widać. Jakieś specjalne życzenie klienta też zrealizujemy. Jasne. Możemy też taką łyżkę skarpową wachliwą gdzieś tam zamówić dla klienta. To i wtedy wszystko też używamy tych, jak i złącz po drugiej stronie. Tak jest, dokładnie tak. Ale słuchaj Maciej, co to jest za wąż? To jest wąż do odryglowywania i tak, ryglowywania łyżki. Na końcu tutaj tego ramienia kopiącego mamy szybko złącze do osprzętów i to jest wersja MS-01 w takim systemie Lenhof i może to występować w wersji automatycznej, hydraulicznej. Czyli bardzo wygodnej. Tak, odpinamy sobie z siedziska operatora, bądź manualnej tutaj za pomocą śruby mocującej. Czyli te koparki nie różnią się niczym pod względem całego ramienia tutaj? Nie, to jest tak samo wszystko wykonane w wersji kabinowej i bezkabinowej. Ja zwróciłem uwagę, że całkiem sporo jest tych pomarańczowych punktów tak, smarnych. Tutaj to jest zaleta, mi tak, się wydaje. Przy nasadzie całego tutaj wysięgnika z ramieniem kopiącym możemy zauważyć, że faktycznie te punkty smarne są zgromadzone w jednym miejscu, co też zaoszczędza czas przy takiej codziennej eksploatacji, przygotowaniu maszyny. Też nie bez powodu ta maszyna jest postawiona w ten sposób. To ramię jest też skrętne, tak, prawo-lewo. Tak, ramię dodatkowo wychyla się za pomocą też pedału wachliwego, 45 stopni w jedną, 45 stopni w drugą stronę. Czyli mamy ten dosyć spory kąt, zakres pracy taki możemy wykonywać, jest w sporym takim kącie w lewo i w prawo przy kopaniu, czy przy przekładaniu urobku. Czymkolwiek, czy czymkolwiek. Czy gąsienice są przesuwne, Maciej? Jak to wygląda w tych koparkach? Tak, mamy możliwość zsunięcia gąsienic albo ich rozsunięcia, w zależności od tego, czy mamy mieć węższą wersję koparki, czy szerszą. I tutaj producent zadbał o to, żeby można było sobie przystosować szerokość pracy. Mamy możliwość rozsunięcia do 1280 mm te gąsienice, bądź zsunięcia ich do 980 mm. Też mamy regulowaną szerokość lemiesza przedniego. Tak, lemierz jest regulowany tutaj manualnie. Czyli proste, ale tak, sprawdzone rozwiązanie. Podnosimy tutaj tą złączkę, chowamy ten lemierz i mamy wtedy maksymalnie zwężony lemierz. Okay. Jeżeli mówisz już o lemieszu, no to lemierz posłuży nam do spychania jakiegoś urobku, czy też podpierania się
przy prowadzeniu jakichś tam wykopków. Jeszcze jakieś ważne tutaj rzeczy o tym podwoziu? Gąsienica jest najważniejszą rzeczą tak naprawdę, bo mamy tutaj system oparty na gąsienicy gumowej, czyli taki najbardziej popularny, myślę, w Polsce. Mamy koło napędowe, z tyłu mamy koło prowadzące, dodatkowo mamy rolki i to jest w zasadzie serce, że tak powiem, przełożenia tutaj na całego napędu na podłoże. Idąc dalej, możemy również zauważyć, że ładowarka jest obrócona, czyli mamy tutaj możliwość obracenia się całą kopareczką w zasadzie dookoła własnej osi. No właśnie, czy ona mieści się w tym rozstawie? Czy ona wychodzi poza gąsienicę, czy śmiało możemy sobie pracować? Przy rozstawieniu koparki na pełną szerokość i te 1280 mm spokojnie możemy się obrócić dookoła własnej osi i nie wystając poza obraz. Tak, nie zahaczymy o żaden element, który gdzieś tam będzie w pobliżu koparki stał. Sama obrotnica i silnik obrotu jest też takiej dosyć renomowanej firmy Eaton, która też została kupiona w tej chwili przez Danfossa. Także to jest taki element, który można znać z tego rynku części zamiennych, budowlanych. To raczej klienci powinni wiedzieć. Popularne. Popularne dosyć, tak. No dobra, teraz przejdźmy, Maciej, do silnika, pomp, takiego serca tej koparki. Jeżeli chodzi o silnik, to jednostką napędową mamy tutaj silnik Janmara, trzycylindrowy, wolno ssący, taka prosta jednostka, bez żadnych DPF-ów, AdBlue i innych rzeczy. Tutaj mamy 11,5 kW, jeżeli chodzi o moc. I wystarczy. I wystarczy, spokojnie. Mhm. Na tą koparkę, przepraszam, to zupełnie wystarczy. Zwróciłem uwagę, bardzo dobry dostęp do filtrów, odstojnika, tak, paliwa i tak dalej. Takie okno rewizyjne, które pozwala nam tutaj w zupełności sprawdzić, czy wszystko przed pracą jest, że tak powiem, taki przegląd przed pracą, nie? Tak. Mamy dodatkowo jeszcze tutaj okno rewizyjne z przodu. Tutaj możemy je otworzyć. I co kryje się pod tym oknem? Tutaj mamy dostęp przede wszystkim do silnika od tej strony czołowej. Miarka oleju i wlew oleju i to jest w zasadzie wszystko, co tutaj nas interesuje. Jest to ogólnie dostępne, łatwo można sobie tutaj zajrzeć w tą skrzynkę i zobaczyć, czy nie ma jakichś wycieków. No dobra, bo silnik silnikiem, okej, renomowanego producenta, a pompa, rozdzielacze, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o hydraulikę, to tutaj mamy rozdzielacz też takiej renomowanej firmy Nabotesco. Jeżeli chodzi o pompę, mamy pompę Naci, jest to pompa o wydatku 14,7, dwa razy 14,7 plus 10, 8 litra, także dosyć sporo. I ona napędza nam cały tutaj układ pracy przy tej koparce. I to jest też wystarczająca moc tej pompy. Ja ci powiem, że ta pompa jest tak naprawdę z zapasem tej mocy, bo ta koparka całkiem fajnie pracuje. Miałem okazję nią sobie delikatnie coś tam podziałać i ta hydraulika działa sprawnie. Maciej, no to pozostało dosyć żwawo działa faktycznie ta koparka, nawet przy takich ciężkich gruntach dosyć radzi sobie. Mhm. Pozostało nam tylko powiedzieć o wnętrzu, o kabinie lub, nie wiem, podejście operatora, może tak to nazwę. Tak jak już jesteśmy tutaj, to mamy tutaj podest operatora. To jest podest, który praktycznie nie różni się niczym innym od innych producentów koparek. Mamy fotel operatora, mamy dwie dźwignie sterujące. To znaczy, krótko jeszcze tak ci się wtrącę, może się różnić, bo niektóre te małe koparki mają te joysticki tutaj tak między nogami, że tak powiem. Mhm. Więc jakieś tam, to jest taki typowy kokpit, ale są te koparki takie mniej sprawne, jak słyszałem. Pewnie i masz rację, może trzeba byłoby się rozejrzeć jeszcze na rynku i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Aczkolwiek myślę, że to jest mimo wszystko najbardziej spotykany rozkład, że tak powiem, dźwigni przy tej maszynie. Czyli mamy dźwignię lewą i prawą. Prawa dźwignia służy do podnoszenia wysięgnika i do wykonania obrotu wokół własnej osi. Natomiast lewa dźwignia służy bardziej do kopania i przenoszenia, że tak powiem, urobku ziemnego. Ja tutaj mam jeszcze sygnał dźwiękowy. No, jest sygnał dźwiękowy pod kciukiem. Pod ręką, tak jest. Światła. Tak, dodatkowo mamy światła. Mamy tu też taką małą dźwignię, jak już jesteśmy z tej strony, którą sterujemy bezpośrednio albo rozstawem gąsienic, albo opuszczaniem i podnoszeniem lamiesza, w zależności gdzie ta dźwignia jest umiejscowiona. Znaczy, przełączamy sobie tylko funkcję, tak, a generalnie działamy tą dźwignią. Tak jest. Ona jest wygodna, bo jest tutaj też pod ręką, nie trzeba gdzieś tam szukać. Mamy jeszcze ręczny gaz. Koparka porusza się z prędkością do 2 km na godzinę. Mamy tutaj żółwia i zająca. Możemy sobie przełączyć na tą szybszą funkcję, czyli na zająca, kiedy poruszamy się na wprost.
Kiedy manewrujemy, poruszamy się na żółwiu. Okej, okay, Maciej, przejdźmy jeszcze do wersji kabinowej, bo tam jednak to radio, jednak jest ten wentylator, czyli troszkę bogatsza ta wersja. Mamy więcej świateł, mamy wycieraczki. Co jeszcze tutaj mamy takiego? Szyba jest otwierana, tak, oczywiście. Przednia szyba jest otwierana, także można sobie ją uchylić, chowając ją pod sufitką. Mamy boczne okno, które też jest uchylne. Mamy wentylator, który działa w dwóch zakresach, takim silniejszym i słabszym. I tak jak powiedziałeś, mamy wycieraczkę. Spryskiwacze, tak. Mamy oświetlenie dodatkowe na kabinie z przodu. Mamy to radio, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Także tutaj producent zadbał, żeby ten komfort pracy gdzieś tam był podczas tych warunków takich, no, powiedzmy, zimowych. A i najważniejsza pleców. Rzecz, wyłącznik prądu. Tak, wyłącznik prądu znajduje się tutaj pod tą matą, ale dosyć łatwo dostępny. Należy go przekręcić, żeby uruchomić dostęp prądu w całej maszynie. On jest fajnie, bo jest schowany generalnie w kabinie, czyli zakluczamy koparkę i nie ma nikt dostępu, tak, do tego. W przypadku kabinowej wersji jak najbardziej. Tak samo wlew oleju, nie? Tak. To też jest taki plus, moim jest zdaniem. Jest plus, dokładnie. Także chyba wszystko, Maciej, na dzień dzisiejszy o tych koparkach. Tak. Jeżeli tak będą jakieś pytania, oczywiście w komentarzach zapraszamy. Odpowiesz. Tak, to żeśmy chyba wyczerpali taki temat tych koparek, także możemy spokojnie tutaj zamknąć tą rozmowę. Dzięki za informację.